Jaki jest sens myśleć o przyszłości? Czy żyje tu i teraz? Jest jak jest. No i teraz pozytywne myślenie wkracza. Ci ludzie mówią, będzie lepiej, lub też katastroficzne myślenie będzie gorzej, lub też będzie jak jest, jak jest. Nie? Będzie tak samo. Popatrz. Między nami w naszej relacji właśnie mija 9 tygodni. Tada. 9 tygodni to dziewiąty odcinek serii Wymuszona Zmiana. Serii, która co tydzień, co piątek leci ekskluzywnie na YouTubie. Minęło już 9 tygodni, a dopiero co siadałem i nagrywałem pierwszy odcinek, dopiero co przygotowałem listę materiałów na kolejne. I w dzisiejszym odcinku, dziewiątym, chcecie zainspirować. A może niektórych zmusić, czyli wymusić na tobie to, żebyś myślał, myślała o przyszłości. Zobacz, tak na luzie. Jaki jest sens, i co mi da, jeżeli bez względu na to, w jakim wieku jestem, no, w teorii powiedzmy, że skupmy się na tych przedziałach wiekowych: 0,20. 20, 25, 30, 30, 50 i ponad 50. No to im jestem bliżej 40, 50, tym naturalnie, poprzez to, że nasz mózg, nasz umysł zaczyna no jednak być nabudowany ogromną ilością doświadczeń, a więc im bliżej jestem 40, 50, tym naturalniej patrzę szerzej. I też na zasadzie odwróconej inżynierii możemy potwierdzić to, to potwierdzają badania że kiedy człowiek jest młody, 26 lat, jego umysł, jego skupienie, jego koncentracja jest zawężona, myślimy tylko o tym, co dzisiaj się dzieje, ewentualnie co będzie w weekend czy w wakacje, jaka będzie impreza, czy kiedy skupimy się na swoim rozwoju i karierze, raczej mamy te cele i ciśniemy tu i teraz. A prawda jest taka, że... Trzeba się przygotować na najgorsze. Mówię to z uśmiechem, ale tak jest. Ja za moment zaczynam kilkudniowe szkolenie, warsztat sensorycznego mindfulness. I dla wielu osób będzie trudne w zrozumieniu to, że w życiu trzeba się w większości nastawiać na negatywne rzeczy. Jak to? Ten gość z internetu, pozytywne myślenie, wiesz, dasz żadę, zawsze, wszędzie możesz wszystko... No nie do końca, ponieważ jeden z głównych filmów, który dla wielu osób jest taki równoznaczny z pojawieniem się coacha Majka na scenie, to jest, a co jeśli będzie za późno, aż do efektów, musisz cisnąć do efektów. Ale jeżeli nie podejmiesz decyzji, nie pójdziesz dalej, do przodu, przed siebie, nie zrobisz tego, to kurwa nikt tego za Ciebie nie zrobi. Prawda jest taka, że musisz się przygotować na to, co będzie trudne. Twoje życie się zmieni. I to drastycznie. Drastycznie się zmieni. Pogorszy się. Pogorszy się. Będzie trudniej, będzie gorzej. Jeżeli dzisiaj tego nie przewidzisz, jeżeli dzisiaj się nie zmusisz do tego, żeby przygotować się na gorsze, na chude lata, na chude czasy, to wpadniesz z deszczu pod rynę. A tego Ci nie życzę. Ponieważ popatrz, jeżeli jesteś singlem, singielką, to Twoje życie będzie o wiele bardziej skomplikowane, kiedy poznasz tą drugą osobę. Będzie drastycznie skomplikowane. Nagle okaże się, że nie tylko Twoje tematy, Twoje marzenia, Twoje oczekiwania, ale też Twoje problemy, Twoje wątpliwości to wszystko się podwoi. Będzie trudniej. Nie będzie łatwiej. Jeżeli jesteś już w związku, pojawią się dzieci, stopień skomplikowania wzrośnie przy jednym dziecku razy 100, przy dwójce razy 1000. Są ludzie, którzy cisną na trójkę, czwórkę, piątkę. Szczerze, nie wiem jak oni funkcjonują. Ja wiem jak stopień skomplikowania mojego życia się zmienił, od kiedy stałem się ojcem kilkanaście lat temu i kiedy teraz mam dwie córki. Jestem ja, jest moja ukochana, są dwie córki. Po drodze, mam nadzieję, zbudujesz biznes. Albo będziesz dla kogoś pracować. Jak pisałem w swojej książce, nie interesuje mnie być zwykłym człowiekiem. Znajdziesz głupiego, który Ci płaci. Najlepsza, najprostsza forma, masz wywalone. Bo nie daj Bóg zostaniesz szefem, szefową, Twoje życie się skomplikuje drastycznie. Jeżeli będziesz mieć mikrofirmę, kilku pracowników, to to będzie tylko... Razy kilkaset. Ale jeżeli będziesz mieć kilkunastu, kilkudziesięciu partnerów, pracowników, życie się skomplikuje, to jest pewne. A więc dziś musisz się do tego przygotować. Musisz uświadomić sobie, że na każdym etapie życia będzie trudniej, będzie więcej tematów. Jeżeli na początku single ma problem, żeby pościelić łóżko, albo żeby sobie zrobić śniadanie, czy obiad, czy kolację, czy w ogóle tego nie robi, bo je na mieście, a później będzie. Rodzicem będzie odpowiedzialny za grupę ludzi, no to jeżeli dzisiaj to będziesz ogarniać, to w przyszłości będzie łatwiej. Jeżeli dzisiaj w związku widzisz, że musisz znaleźć miejsce w swoim umyśle dla drugiej osoby, bo ten związek to nie jest tylko przyjemność, seks, ale też wsparcie to też słuchanie rozterek. Może być typowym twardo stąpającym po ziemi facetem, no i poznasz kobietę, która jednak chce być wysłuchana. Jeżeli ty jej nie będziesz wysłuchiwał, to wysłucha twój kolega. A jeżeli nie będziesz słuchał w ogóle, to ona Cię zostawi. W teorii to koleżanka powinna wysłuchiwać, ale w praktyce no jednak to ty jesteś 24 na dobę. A więc nagle się okaże, że jeżeli dzisiaj tylko masz swój temat, swoją zajawkę, swoje hobby, swoją pasję, to druga osoba będzie wymagała, żebyś znalazł w swojej głowie dla niej miejsce. W swojej przestrzeni miejsce może Ci wystarcza, rewelacyjny, minimalistyczny apartament. Kiedy będziesz w związku, to już potrzebujesz dodatkowego pokoju, kiedy będziesz mieć dzieci, potrzebujesz kilku. A więc życie na każdym etapie będzie się komplikowało. Czy Ty się do tego dzisiaj przygotowujesz? Czy śpisz? No dobra. A co z Twoim ciałem? Co z Twoim umysłem. Z wiekiem, myślisz, że będziesz silniejszy, będziesz ładniejsza, będziesz mądrzejszy. No okej. Okay. <laughs> Procent lat. Jeżeli traktujemy wiek jako tylko wyznacznik procentowy, ta metryka nas nie upokarza, ale wręcz nas wzbogaca, no to wiesz, no ja dopiero mam 47 procent w chwili, kiedy nagrywam ten materiał, to mam 47% realizacji planu. Jeżeli mierzymy w 100 lat życia, to dopiero połowa za mną. A więc jakieś doświadczenie zdobyłem. No ale z drugiej strony, czy mam tyle samo energii co 20-latek? Czy nasz umysł będzie tak samo błyskotliwy w wieku 30, jak w wieku 40, jak w wieku 50? Czy poziom siły, badania pokazują, że po 40 roku życia z każdym rokiem tracisz kilka procent energii, masy ciała, tkanki mięśniowej. A więc generalnie następuje degradacja. A więc, jeżeli dzisiaj się nie zmusisz, żeby o tym w ogóle pomyśleć, no i na całe szczęście jest ten dziewiąty odcinek serii Wymuszona Zmiana. A więc o tym pogadamy sobie na luzaka pij sobie kawę, herbatę, wiesz, może sobie spaceruj i myśl razem ze mną, czy ja się przygotowuję należycie do tego, że moje życie się skomplikuje, że moje pewne funkcje ulegną degradacji. I nie mówimy teraz o nawiedzonym, pozytywnym myśleniu, nie no, Panie Michale, Kołczu Majku, u mnie będzie zajebiście, w ogóle mi to mięśnie będą zawsze rosły, mój umysł będzie coraz szybszy, w ogóle limitless, Pff, w ogóle, wiesz... Telepatia. Ponieważ Istnieje coś takiego, jest takie pojęcie jak zmęczenie materiału. Jeżeli będziesz dużo czymś ruszać, to albo to wzmocnisz, albo osłabisz, i w końcu pęknie, zegniesz. Dlatego dzisiaj musisz o tym pomyśleć. Te wszystkie tematy. Ja rzuciłem kilka przykładów takich ogólnych, mocno zgeneralizowany punkt odniesienia. Ale Twoje życie jest jakieś. Pewne funkcje mają rolę pierwszorzędną, a pewne funkcje są gdzieś w tle. Pomyśl o tych głównych i pomyśl o tych w tle, co się zmieni, do czego wypadałoby się zmusić już teraz, żeby się przygotować. Bo najpierw musisz przygotować umysł, mentalność. Otwierasz głowę. Z zamkniętej mówisz, dobra. No faktycznie to się może zmienić, tak może być, dobra. No to teraz się przygotowuję. Masz pewne wstępne plany, masz pewne marzenia. No, i później życie to weryfikuje, czy udało ci się, czy trafiasz blisko środka, czy jesteś na krawędzi tarczy. No ale samo to trafianie, ta próba trafienia, to już jest ćwiczenie, a ćwiczenie, mówi się, czyni mistrza? Nie. Mistrzowskie ćwiczenie czyni mistrza, a więc, żeby mistrzowsko osiągać efekty, trzeba się mistrzowsko przygotowywać. A więc zrób sobie listę tego, co w twoim życiu się zmieni. Zrób sobie listę tego, co przychodzi ci do głowy. Później porozmawiaj ze znajomymi, z przyjaciółmi. Spytaj się, co u nich się według nich zmieni. Później znajdź starszych znajomych. Spytaj się, co u nich się zmieniło, czego się nie spodziewali. Spytaj się swoich rodziców. Regularnie o tym mówimy, że trudno jest pytać mamy, dziadka, tatę o to, w które kryptowaluty mamy inwestować, jakie mamy zrobić NFT, czy mamy się zająć AI-em, ponieważ są to tematy dla nich zbyt nowe i oni mogą ci nie do końca doradzić. Ale jeżeli też o fundamentalne zasady, mamo, co się zmieniło w Twoim życiu, tato, czego się nie spodziewałeś? I teraz zauważ, że my mówimy o rzeczach, które zmienią się, bez względu na to, kim będziesz, co zrobisz. Kompletnie nie mówimy o sytuacjach nagłych, nie mówimy o wypadkach, odpłukaj, nie mówimy o tragediach, mówimy o tym, co się naturalnie zmieni, co naturalnie ulegnie degradacji. Co ulegnie degradacji nie dlatego na przykład, że przez wiek, ale dlatego, że zaniechałeś ćwiczeń, że zaniechałeś zmuszania swojej głowy. Są ludzie, którzy wypełniają sudoku, są ludzie, którzy ciągle gdzieś tam krzyżówki robią online, a są ludzie, którzy mają lat 50 i nagle, wiesz, 2 plus 2, bo używają kalkulatorka albo ktoś za nich liczy. Rozumiesz? Dzisiaj wszystko telefon robi. A telefon zostawisz dziś, albo zgaśnie? A więc wymuś na sobie Tą zmianę zechciej pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości. Bo jeżeli dzisiaj to zrobisz, to maksymalizujesz szansę na to, że ta przyszłość przyjdzie lepsza. Że w wieku tych 40-50 lat będziesz wysuczona na maksa, będziesz ładniej wyglądała niż wyglądałaś w wieku 20-30. Że w wieku tych 450 będziesz super facetem, mega zadbanym gościem na poziomie inteligentnym, super smukłym ciałem, bo wtedy jest często łatwiej utrzymać figurę, sylwetkę, niż kiedy miałeś lat 30 i siedziałeś przy kąpie i tam lekki brzuszek się sterczał. A więc jest szansa na to, że jeżeli zmusisz się do tej zmiany, to czekają cię lepsze czasy, na lepszym poziomie życia, ale tylko wtedy, kiedy zmusisz się dzisiaj i to zaplanujesz. Jestem ciekaw, jak dzisiejszy odcinek ci wszedł. Jak te tematy podane na miękką, na luźno, inspiracja i zachęcanie do myślenia o przyszłości, czy trafiło to na podatny grunt. Jeżeli cię to mocno zestresowało, to spokojnie, weź kilka wdechów, wydechów, masz czas, wszystko ogarnąć. Jeżeli totalnie wiesz, luz i, o nie, no przecież gdzie tam, u mnie, ja to co mówi koło Mike to może za 30 lat. No to właśnie zatrzymaj się, również weź wdech i po prostu zastosuj to ćwiczenie mentalne. A co jeśli, co byłoby gdyby? Jeżeli materiał Ci się podoba, to zostaw subskrypcję, zostaw łapkę, wyślij znajomym linka. Niech chłoną jakąś wiedzę, która da im coś realnego w życiu. Michał, Koło, Pozdrawiam.